Ой, то не вечер, то не вечер, мне малы мало спалось, мне малы мало спалось. Romuald Koperski Pojedynek z Syberią Część trzecia Czyta Dar i już Tego dnia bez pośpiechu Wypiłem poranną kawę Sprawdziłem stan oleju w silniku Uzupełniłem paliwo z karnistrów Leniwie spojrzałem na mapę Z której i tak niczego się nie dowiedziałem Gdyż nie miałem najmniejszego pojęcia Gdzie się znajdowałem Wiedziałem tylko tyle Że gdzieś w Rosji nie widząc lepszego rozwiązania, ruszyłem leśnym daktem tuż przed siebie w nadziei dotarcia do jakiegoś skupiska ludzkiego. Z trwogą pomyślałem, że skoro tu w Europie mam już tego rodzaju kłopoty, to co dopiero będzie za Uralem, gdy wjadę na bezkresne tereny Syberii. Szybko jednak pocieszyłem się, uznając, że winne tego stanu rzeczy są drogi, prowadzące w niepożądanym przeze mnie kierunku. Gdyby nie drogi, jechałbym prosto na wschód. O tak, na przełaj. Lecz teraz, kiedy jeszcze gdzie gdzie jest cywilizacja, nie wypada tratować wszystkiego, co znajduje się pod kołami samochodu. Później to co innego. Będę jechał na przełaj, kiedy znajdę się na bezkresnych obszarach dalekiego wschodu, gdzie kierunek jazdy ustalał będę tylko na podstawie wskazań kompasu. Śmiałem się w duchu sam z siebie i z tego szaleńczego pomysłu przejechania samochodem do Nowego Jorku. Jednak szybko przypomniałem sobie również tych, którzy pukali się w czoło, kiedy im o tym opowiadałem i wstępowała we mnie wówczas dziwna zaciekłość. Nie dam wam smutasy tej satysfakcji. Dojadę? Muszę dojechać. Mijam kilka małych wiosek, lecz nigdzie nie dostrzegam tablicy z nazwą miejscowości. Droga jest wyboista, ale co najważniejsze, sucha. Po przeszłogodzinnej jeździe dojeżdżam do niezbyt ruchliwej, ale za to asfaltowej drogi. Z pierwszych odczytanych po drodze tablic dowiaduję się, że znajduję się na trasie prowadzącej do Ulianowska. Więc w przeciwnym kierunku, bo prowadzącym na południe. Postanawiam dojechać tą drogą do miejscowości Kanasz, a następnie bocznymi, oznaczonymi na mapie drogami do Kazania. Po drodze mijam jakieś małe miasteczko, w którym zauważam stojącą na skrzyżowaniu cysternę, z której kierowcy zaopatrują się w benzynę. Domyśliłem się, że jest to obwoźna stacja benzynowa, więc postanowiłem uzupełnić paliwo. Na terenie Rosji handluje się czterema rodzajami benzyny: 76, 85, 91 i 93 oktanów. Więc kiedy podjechałem, pytam jaką sprzedają. Sprzedający spojrzał na mnie dziwnym wzrokiem. Ciesz się, że jakąkolwiek dostaniesz, powiada. Tu nikt o takie rzeczy nie pyta? dodał urażony więc póki dają, uzupełniam zbiornik główny i dwa dodatkowe boczne. Każdy po 80 litrów i dodatkowo robię rezerwę w 10 karnistrach umieszczonych na dachu. Pytam o drogę w kierunku Kazania i ruszam w dalszą podróż. Rejon jest lekko górzysty, rzadka porośnięty lasami. Ma to dobre strony, gdyż wjeżdżając na wzniesienie mogę obserwować otaczający mnie teren. Ale niewiele jest do oglądania. Widać tylko pola, od czasu do czasu wioski i opuszczone przez człowieka zarośnięte trawą budowle. Z daleka dostrzegam meczet, więc wiem, że jestem już na terenie Tatarstanu. Wjeżdżam do wioski tatarskiej, która już na pierwszy rzut oka różni się od poprzednich mijanych po drodze. Dom z kolorowymi okiennicami, z bogato rzeźbionymi ornamentami, gdzie niegdzie półksiężyc, symbol Imperium Tatarskiego. Obejścia są czyste i zadbane. Widzę ludzi niosących pieczywo, więc pytam o piekarnię. Piekarni u nas nie ma, ale chleb kupicie w kibecie. mówi starsza pani i widząc, że nie za bardzo rozumiem, sprostowała z uśmiechem. Kibet to w rosyjsku tatarskim sklep. Rzeczywiście, kilkaset metrów dalej czytam napis wymalowany rosyjskim alfabetem Kibet. Patrzę na ludzi, rozmawiających w nieznanym języku, wiem, że to potomkowie legendarnych plemion mongolskich, wchodzących w skład imperium Dzingishana. Nie rozczulam się jednak długo, kupuję chleb i ruszam w dalszą drogę, by po kilku jeździe znaleźć MC na przedmieściach Kazania. Kazań stolica Starego Państwa Tatarskiego. Tatarski Czanat. Od XVI wieku przyłączonego do Rosji. Obecnie to milionowe miasto, które rozkwit swój zawdzięcza wydobywanej w okolicy ropie naftowej i jej przetwórstwu. Wszędzie widać dymiące kominy wzdłuż drogi, kilometrami ciągną się rurociągi. Przy wjeździe do miasta zatrzymują mnie na posterunku Gai. Rutynowa kontrola. Milicjanci sprawdzają dokumenty. Wszystko w porządku. Szczęśliwej drogi! Mówią na pożegnanie. Skręcam na wodnicę miejską. Szczęśliwy, że nie muszę przeciskać się przez brudne przemysłowe dzielnice Kazania i po pół godzinie jadę w kierunku miasta Perm. Znożyłem już zaobserwować pewną prawidłowość: pojawianie się drogi asfaltowej lub betonowej zwiastuje bliskość miasta lub dużego osiedla ludzkiego. Drogi między miastami są utwardzonymi nawierzchniami lub po prostu nic nie ma. Dziś jest identycznie. Po przejechaniu około 60 km dalszy odcinek trasy w kierunku Permu zamienia się w piaszczysty dukt. Jestem pewien, że niebawem droga się skończy. Jest słoneczne popołudnie. Dobra, równa droga, więc jadę szybko i nadrabiam stracony wczoraj czas. Dojeżdżam do wsi Czurchno. Gdzie po lewej stronie widzę murowaną cerkiew górującą nad pozostałymi drewnianymi budynkami. Postanawiam zrobić sobie krótką przerwę, więc skręcam i wjeżdżam na plac w pobliżu świątyni. Ponieważ miejsce, gdzie się zatrzymałem, okazało się centralnym punktem wsi, jak na zawołanie pojawili się jej mieszkańcy. Najpierw przyjechały na starych, wysłużonych rowerkach ciekawskie dzieci. Tak było zawsze. Później dopiero dołączyli dorośli. Cerkiew jest już dawno zamknięta i właściwie niepotrzebna, bo Rosjan u nas od dawna nie ma, powiedział jeden z przybyłych, widząc, że zamierzam fotografować ten obiekt. Domyśliłem się, że jestem jeszcze wśród Tatarów, co mnie bardzo ucieszyło, gdyż miałem już wyrzuty sumienia, że przyjeżdżając przez ich tereny, nie nawiązałem z nimi żadnego bliższego kontaktu. W celu natychmiastowego zjednania sobie przedstawicieli tego narodu poczęstowałem dzieci cukierkami, a dorosłych papierosami. Wieść o moim przybyciu szybko się rozniosła i prawie cała wieś wyległa mnie zobaczyć. Każdy chce zaznaczyć swoją obecność, coś powiedzieć, pokazać. Dzieci toczą między sobą walki o pierwszeństwo przy samochodzie. U nas jest taki jeden, co mówi waszym językiem. Nazywamy go Germaniec, mówi jeden z chłopców. Niemiec? Zainteresowałem się. Nie, jaki Niemiec? To nasz! Tylko przez 10 lat był w DDR jako oficer oddziałów radzieckich, stacjonujących w Niemczech. Teraz przyjechał z powrotem, Na przywoził samochodów trzy sztuki, opowiadali z przejęciem. Tymczasem we wsi odbywała się właśnie ceremonia pędzenia z pastwisk krów i innego inwentarza. Zwierzęta kroczą szeroką tyralierą. Każde ma na sobie kolorową obrożę lub chociaż wstążkę oznaczającą przynależność do danego właściciela. Ludzie krzyczą, biegają, zaganiają swoje bydło do domu z słowem jeden wielki rozgardiarz. Fotografuję, każdy chce być w kadrze. Więc sprawiedliwie ustawiam wszystkich przy landrowerze i robię jedno wspólne pamiątkowe zdjęcie. Jest bardzo miło i swojsko, ale nauczony wczorajszym doświadczeniem, kiedy to prawie przez całą noc przejechałem zaledwie 30 km i to w przeciwnym kierunku, pośpiesznie żegnam serdecznych Tatarów i aby jeszcze przed zmrokiem zaszyć się na odludziu, opuszczam wasyście rowerzystów ostatnią na mojej trasie wioskę tatarską. Zmęczony, głodny i niewyspany, pragnę jak najszybciej znaleźć dogodne miejsce na nocleg. Na mapie widzę oddaloną o około 5 km rzekę. Nie szukam już żadnej ścieżki dojazdowej, skręcam na lewo i korzystając z równego terenu, jadę w zamierzonym kierunku. Po kilkunastu minutach odnajduję głęboki wąwóz i malowniczą płynącą w nim rzeczkę. Miejsce na obóz jest idealne. Udaje mi się nawet dojechać do samej wody, co sprawia, że z daleka jestem niewidoczny, więc nie zdradzam swojej obecności. Ile przyjemności jest w zmęczeniu, wie tylko ten, kto po ciężkim wysiłku ma w perspektywie bez troski dłuższy odpoczynek. Zmęczenie wręcz odurza, powoduje, że czujemy się jak w transie, jak na lekkim rauszu. Człek w takim momencie nie odbiera już dokładnie świata zewnętrznego, jest mu po prostu błogo. Siedziałem więc sobie na brzegu tej rzeczki i bezmyślnie wpatrywałem się w pojawiające się co chwila kręgi na wodzie, powstałe za sprawą ryb, które w pogoni za owadami rzucały się co chwilę mącąc leniwie płynącą wodę. Pobudzany przez wiatr ogień coraz wybuchał nowymi płomieniami, oświetlając rzęsiście wszystko wokoło. Było błogo. Ale jak to w życiu bywa, znajdzie się zawsze coś, co każe nam robić to, na co w danej chwili nie mamy najmniejszej ochoty. Tak było i teraz. Przypomniałem sobie bowiem, że od przeszło tygodnia nie miałem możliwości umycia się. Korzystam więc z dostępu do bieżącej wody i nie bacząc na jej niską temperaturę, zanurzam się w niej cały i zmywam kilkudniowy brud. Orzeźwiony zimną kąpielą, nie czuję już tej cudownej, sennej błogości. Mimo to kierując się rozsądkiem, udaję się na odpoczynek. Coraz bardziej ciekawy jestem Syberii i tego, co tam zastanę. I choć z zainteresowaniem patrzę na mijane miejscowości, to myślami jestem już daleko na wschodzie. Najbardziej interesują mnie ludzie i ich losy, bowiem zdaję sobie sprawę, że to ostatnia szansa, by poznać, zobaczyć żyjącą jeszcze historię. Dzisiaj rano po raz setny przyglądałem się na mapie tym dalekim stronom. Oczami wyobraźni Jadę już piaszczystymi duktami tajgi i wierzyć mi się nie chcę, że spełni się to niebawem, bo już za parę dni. Tymczasem ruszam dalej w kierunku miejscowości Arsk. Jadę szeroką piaszczystą arterią, wzniecając za sobą tumany kurzu. Mijam nieliczne wioski, które w tak wielkim bezmiarze lasu wyglądają jak oazy na pustyni. Teren jest dziewiczy. Całkowite bezludzie, jak okiem sięgnąć na przemian, to las, to leżąca odłogiem ziemia. Po parogodzinnej jeździe docieram do większej osady. Nazywa się Małamys. Napotkani ludzie informują mnie, że na pobliskiej rzece, wiatce, nie ma mostu, lecz od czasu do czasu płynie na drugą stronę barka z kołchozu, taki miejscowy prom. Zaniepokojony, ale jednocześnie ciekaw dalszych wydarzeń, jadę w kierunku rzeki. Ponieważ od dłuższego czasu nic nie jedzie z naprzeciwka, wnioskuję, że przeprawy przez rzeki nie ma. Wreszcie po półgodzinnej jeździe docieram na wysokie wzniesienie. Dostrzegam płynącą w dole wiatkę oraz stojący przy brzegu gotowy do rejsu prom. Daję sygnał klaksonem, by nam nie zaczekano, po czym bardzo stromym i wyboistym zjazdem docieram na brzeg i po chwili wjeżdżam na pokład wielkiej barki, którą nazywano tu szumnie promem. Na pokładzie jest już kilkanaście pojazdów: traktory, motocykle, samochody osobowe i ciężarowe. Pytam, gdzie mogę wnieść opłatę za przejazd. U kapitana! Odpowiadają wszyscy zgodnie. Przeciskam się między ludźmi, samochodami i z narażeniem życia przedostaję się na doczepiony do barki holownik i po chwili stoję już na mostku kapitańskim. Chciałbym zapłacić za przejazd. Ile się należy? Pytam brodatego, rosłego człowieka. Normalnie bierzemy sześć tysięcy rubli. 3,5 i pół dolara. Ale widzę, żeś nietutejszy, więc nie chcę nawet kopiejki, bo u nas taki zwyczaj, że od gości nie bierze się zapłaty. Odpowiedział z uśmiechem człowiek zwany kapitanem. Dziękuję, kapitanie, powiedziałem, sprawiając mu tym tytułem wyraźną radość. Skąd i dokąd jedziesz? zapytał. Kiedy mu wyjawiłem swoje plany, pomyślał i po chwili powiedział: Chciałbym dać ci jakąś radę, ale niewiele mogę powiedzieć na temat Syberii. To wielka strona. Nie wiesz też, czy zdołasz ją przejechać. Tak, żyją tam ludzie, ale jacy nie mam pojęcia. Syberia do dzisiaj jest krajem wygnańców i banitów. Mam wuja, mieszka koło Spiedrłowska, to znaczy koło Jekaterynburga. On przez lata tam przebywał. Czekaj, zaraz napiszę ci adres i kartkę do wuja. On coś więcej ci na ten temat powie, dodał. Podziękowałem za adres oraz list polecający i na odchodnym zapytałem, o której godzinie odpływamy. A, czekamy na wywrotkę ze żwirem, bo byś nie wyjechał po przeciwnej stronie rzeki. Trzeba najpierw wysypać żwir, by wzmocnić miękki grunt. Objaśnił. Życzę ci szczęścia i nie zapomnij pozdrowić ode mnie wuja, dodał na pożegnanie. Wróciłem na pokład, gdzie nudzący się kierowcy bacznie oglądali land rowera. Czy to Samochód amerykański, ile ma cylindrów? Jaką osiąga szybkość? Czy możemy zobaczyć silnik? Pytali kierowcy jeden przez drugiego, a ja fachowo odpowiadałem na ich pytania, i tak umilaliśmy sobie wzajemnie czas oczekiwania na wywrotkę. Wreszcie wjechała na pokład, powodując swym ciężarem przechył całej jednostki. Teraz byliśmy już w komplecie i niebawem prom ruszył w kierunku przeciwnego brzegu, na którym czekała długa kolumna samochodów i tłum zniecierpliwionych pasażerów. Rzeka Wiatka płynie bardzo malowniczo. Jej wysokie, strome brzegi, porosłe gęstym, świerkowym lasem, tworzą niezapomniany, przepiękny krajobraz. Dzisiaj wszystko wyglądało wyjątkowo pięknie, bowiem załamujące się przez rzadkie chmury promienie słoneczne zabarwiły okolice pastelowymi, spokojnymi kolorami. Płyniemy w górę rzeki. Kapitan jakby nie zauważa przeciwległego brzegu i stojących nań pasażerów. Dopiero po czasie wykonuje gwałtowny zwrot i wraz z nurtem rzeki ostrożnie podchodzi do brzegu, szukając dogodnego miejsca do cumowania. Na pokładzie manewruje już wywrotka, by w odpowiednim momencie wysypać piach, po którym wyjadą z promu pojazdy. Wreszcie cumujemy. W pierwszej kolejności wyjeżdżają samochody ciężarowe. One swym ciężarem ubijają drogę, następnie traktory i wreszcie osobowe, które z różnym skutkiem osiągają twardy grunt. Wreszcie kolej na mnie. Bez problemów opuszczam prom, sygnałem żegnam kapitana i załogę, stromym podjazdem wjeżdżam na piaszczystą drogę i po chwili znikam między świerkami. Droga podobna do poprzedniej, piaszczysta i równa, więc przemieszczam się stosunkowo szybko. Las, samotne, opuszczone domy, później całe wsie. Prawie codziennie mijam miejsca usiane szczątkami ludzkich siedlisk. Domy bez okien, zbutwiałe resztki ornamentów zdobiących w przeszłości budynki, samotnie sterczące kominy, gdzie niegdzie pozostałości prymitywnych urządzeń, wokoło żadnego śladu życia. Ponuro sterczące ślady niespełnionych marzeń, nieudanych przedsięwzięć, Odnosi się wrażenie, że jeszcze do teraz kręci się w pobliżu jakaś energetyczna siła, pamiętająca ciepło pomieszczeń, zapachy przyrządzonej, strawy, radość, smutek i tęsknoty mieszkańców. Ciekawe, kiedy i dokąd odeszli stąd ludzie ku swej kolejnej, niewiadomej, jest pewne, że w okolających zgliszcza lesie na zawsze jest zapisana ich przeszłość. Może to właśnie tu mieszkali bohaterowie powieści Puszkina i Dostojewskiego. Może tą właśnie drogą, którą teraz jadę, pędziły trojki, mijały pokryte śniegiem chaty, a z kominów, które stoją do dzisiaj, unosił się prosto ku niebu dym. Po godzinnej jeździe zauważam jezioro bajecznie położone wśród lasu, więc zatrzymuję się na odpoczynek. Przyrządzam coś do jedzenia, siadam na brzegu, jedząc, podsumowuję dotychczasową podróż. Rosja jest pięknym, wciąż dziewiczym krajem, i choć niewiele jeszcze widziałem, to na podstawie przebytej drogi mogę stwierdzić, że to jeden z ostatnich naturalnych rezerwatów przyrody. O, na przykład tutaj, kłująca w uszy cisza. Całkowite bezludzie, jezioro, lasy, wszystko to sprawia, że czuję w sobie niewidzialną, potężną siłę. Obcując coraz częściej z niezmąconą przez człowieka przyrodą, w niewiarygodnie szybkim czasie regeneruję nadwątlone cywilizowanym życiem siłę. Siedząc tak, myślę o milionach znerwicowanych ludzi, którzy faszerowani przepisywanymi przez lekarza tabletkami udają życie – Większość z nich myśli nawet, że te kretyńskie tabletki im pomagają. Cóż my wiemy, my dumni ludzie cywilizacji, którzy dawno dobrowolnie odłączyliśmy się od naturalnego akumulatora? Nic nie wiemy. Żyjemy tylko w pogoni i w stresie. W pogoni za czym? <grym> za niczym. Siedziałem na brzegu tego jeziora i byłem autentycznie szczęśliwy. Szczęśliwy, ponieważ miałem w perspektywie długie tygodnie kontaktu z tą przepiękną, cudotwórczą przyrodą. Wieczorem dojechałem do jakiejś mieściny i pewnie byłbym ją minął, ale wśród walących się ze starości drewnianych chałup spostrzegłem ruiny starej murowanej cerkwi. Skąd taka świątynia na tym pustkowiu? – Dlaczego jest murowana, skoro wszystko dookoła jest z drewna? – główkowałem. Zaciekawiony postanowiłem zatrzymać się i w miarę możliwości dowiedzieć się czegoś na ten temat. Zauważyłem kobietę niosącą wiadra z wodą, podszedłem i zapytałem o cerkiew. – To ty nie wiesz? – zdziwiła się niewiasta. – To Konstantinowa Cerkiew, a miejscowość, w której się znajdujesz, to ulubiona letnia rezydencja Carycy Katarzyny I. A tam, pokazuje ręką, to nawet mały Kreml. Ale ludzie go na cegły rozebrali. Została tylko Cerkiew, bo nikt nie miał odwagi jej zburzyć. Ta oto droga, którą przyjechałeś, to stary szlak chiński. Tędy przemieszczały się karabany kupców z Azji do Europy. Teraz już nikt tutaj nie jeździ, zadumała się kobieta. A czy ty jesteś Cyganem? Czym handlujesz? Pytała, patrząc na mój obładowany samochód. Wyjaśniłem, że jestem turystą i dlatego jadę starą historyczną drogą. Chcę zobaczyć ciekawe, zapomniane miejsca. A kto to jest turysta i co robi? spytała, nie wiedząc w dalszym ciągu, jak mnie zaszeregować. Mm, to taki facet, co jeździ i patrzy, odpowiedziałem zaskoczony tym banalnym pytaniem. Przyglądam się z bliska świątyni, która stoi na lekkim wzniesieniu otoczona zielonymi o tej porze drzewami, metalowa brama zamknięta na dużą kłódkę, wokoło leżące drewniane szczątki rzeźbionych ornamentów stanowiących w przeszłości ozdobę cerkwi. W środku pozostałości po bogatym niegdyś wystroju wszystko w totalnej ruinie. Nagle pojawił się stary człowiek i niepytany przez nikogo zaczął mówić. Co tu jest do oglądania? To normalne kolej rzeczy. Wszystko musi się narodzić, i wszystko musi umrzeć. Były czasy świetności ceratu i cerkwi, i to po nich zostało. Wskazał głową na cerkiew. Były czasy świetności komunistów, i też zostały po nich ruiny. To całkiem naturalne. Powiedział cicho, jakby do siebie i tak jak niespodziewanie się pojawił, tak szybko odszedł bez słowa. To był duch cara, pomyślałem i śmiejąc się sam z swojego dowcipu pożegnałem te historyczne miejsce. Przemieszczałem się dalej na wschód, przez coraz rzadziej zamieszkaną część Rosji, gdzie spotykane w bezmierze lasów wioski wyglądały jak oazy na pustyni. Na Zajucz, około południa wjeżdżam na dziurawe i ruchliwe przedmieście Permu. Panuje tu typowy dla rosyjskich miast tłok i zgiełk. Wielkie ciężarówki wiozące źle załadowany ładunek, samochody osobowe, motocykle oraz konne zaprzęgi wszyscy szeroką arterią dojazdową przemieszczają się powoli w kierunku centrum. Stawiam samochód na parkingu hotelu o dumnej nazwie Syberia i udaję się na pobliski plac targowy. Chyba nigdzie poza Rosją tak wyraźnie nie widać różnicy, jaka rysuje się pomiędzy miastem a wsią. Podczas gdy wsie nie zmieniły się wiele od czasów cara, to w miastach nastąpiły wielkie przemiany. Widoczny już jest gdzie gdzieniegdzie zachodni wystrój, a w sklepach prócz rodzimych nieestetycznie... Opakowanych towarów pojawiają się kolorowe, zachodnie buble. Również targowisko pełne jest z ekskluzywnych, zagranicznych produktów, lecz ceny ich, podobnie jak w Moskwie, są kilkakrotnie wyższe niż w kraju pochodzenia. Do tego często handlujący nie wiedzą, co sprzedają, gdyż napisy na opakowaniach są obcojęzyczne. Sam kiedyś byłem świadkiem, jak kobieta zamiast kremem smarowała twarz białą pastą do butów, ale to tylko dlatego, że pudełka pasty do butów i kremu do twarzy były łudząco do siebie podobne. Oglądających jest wielu, lecz kupujących mało. Spaceruję między straganami i przyglądam się ludziom. Twarze mają skupione, poruszają się szybkim, nerwowym krokiem, robią wrażenie, jakby każdy z nich znalazł się tu przypadkowo i pośpiesznie starał się teraz opuścić ten zakazany dla niego teren. Zauważyłem też, że mieszkańcy miast inaczej zachowują się niż ich krajanie mieszkający na wsi. W miastach są bardziej nieufni i z lekką bojaźnią patrzą na obcych. Moja uroda jest czysto słowiańska. Ubiorem nie wyróżniam się od miejscowych, ale jednak Rosjanie z tego milionowego miasta wiedzą, że właśnie ja jestem tu obcy. Po czym to poznają? Korzystając z okazji, kupuję trochę warzyw i owoców, by witaminami uzupełnić menu składające się głównie z konserw. Przebywając w tym zgiełku i hałasie od ponad trzech godzin, z tęsknotą już myślę o ciszy i przestrzeni. Więc nie marudząc, zbieram się i wyjeżdżam z miasta. Wtopiony w sznur pojazdu, wolno posuwam się naprzód, mijam liczne w tym mieście ogromne fabryki i dla urozmaicenia sobie czasu próbuję odgadywać profil ich produkcji. Zauważyłem, że wcale nie jest to aż takie trudne zadanie, gdyż można podzielić fabryki na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią zakłady posiadające tzw. pomnik-produkt. Na przykład przed bramą wjazdową do fabryki produkującej traktory zastaniemy ustawiony na cokole traktor, przed zakładem, w którym wytwarza się obrabiarki, obrabiarkę, pomnik itd. Oczywiście każda z tych fabryk ma jeszcze uboczną produkcję, ale główny profil został ustalony. Drugą grupą tworzą zakłady ogrodzone drutem kolczastym z licznymi wieżami obserwacyjnymi, i choć te fabryki nie stawiają przed bramą pomnika produktu, to i tak wszyscy się orientują, co tam jest wytwarzane. Dodam jeszcze, że niestety tych ostatnich fabryk widziałem na mojej trasie więcej. Jeszcze nie tak dawno, bo przed trzema laty większość miast byłego ZSRR była niedostępna dla obcokrajowców i miały nawet oficjalną nazwę Miast Zamkniętych. Tajemnicy państwowej strzeżono do tego stopnia, że nawet obywatele ZSRR, którzy pochodzili z innych stron, mogli przebywać w zamkniętych obszarach tylko na podstawie ważnej przepustki, wystawionej oczywiście na określony czas. Ponad godzinę zajmuje mi wydostanie się na drogę prowadzącą w kierunku ostatniego już na mojej trasie europejskiego miasta Jekatynenburga, dawniej Swiedłowsk. Nie zamierzam jechać główną szosą, odbierać sobie przyjemności poznawania pięknych okolic, więc w miasteczku o nazwie Kungar zjeżdżam na podrzędną drogę, by prowincjonalnymi szlakami dotrzeć do Jekaterenburga. Dwa dni zajęło mi przemieszczanie się wyboistą pełną błota drogą w pobliże wspomnianego miasta. Dni te nie należały do najpiękniejszych, gdyż prawie cały czas padał siarczysty deszcz, uniemożliwiając tym samym dokładnie poznanie mijanych stron. W tym czasie odmówił pracy jeden z tylnych teleskopów i obciążony samochód dobijał kołami, trąc o zamontowaną na tylnym błotniku skrzynię. Jazda była o tyle wyczerpująca, iż wymagała stałego manewrowania po wyboistej nieutwardzonej nawierzchni. Postanowiłem odszukać w mieście warsztat samochodowy i przemontować pechową skrzynię w inne miejsce, a powstałą w tym miejscu dziurę zanitować kawałkiem blachy. Cała operacja miała na cel uzyskanie przestrzeni między kołem a podłogą pojazdu. Wjeżdżam na rogatki miasta i dobrowolnie zatrzymuję się przy wjazdowym posterunku Gai. Znudzonych milicjantów pytam o radę. Znam jeden warsztat, który jest nawet niedaleko stąd o, tam wskazał ręką to baza naprawcza samochodów Kamas. Jest pewne, że mają wszystko, co będzie potrzebne do naprawy powiedział jeden z funkcjonariuszy. Zapewne mają jak zwykle dużo pracy i niechętnie was przyjmą, ale znam tam parę osób i zaraz zadzwonię. Dodał, życząc mi szczęśliwej dalszej podróży. Wietr gór oblecaj, bajubaj. Над горами солнце тает, баю-бай. Листья шепчутся устало, баю-бай. Тихое облако упало, баю-бай.